Waldemar i Ewa z Rolnika szaleją na parkiecie. Fani, Waldi jak maserak, Waldemar z Rolnika od początku uważał Ewę za swoją faworytkę. W następnym odcinku zobaczymy, jak para szalała razem na parkiecie. Na koniec nie zabrakło czułości. Waldemar z Rolnik szuka żony budzi wiele emocji i ostatnio musiał zmierzyć się ze sporą krytyką. Teraz w mediach społecznościowych pojawiła się zapowiedź następnego odcinka miłosnego show, a Rolnik pokazał się z nieco innej strony. Razem ze swoją kandydatką zatańczyli razem na parkiecie. Nie zabrakło czułych gestów. Waldemar i Ewa z Rolnik szuka żony szaleją razem na parkiecie. Waldemar z 10. edycji Rolnik szuka żony nie przestaje zaskakiwać. W ostatnim odcinku postanowił pożegnać jedną ze swoich kandydatek, Annę. Kobieta nie przyjęła tego najlepiej i otwarcie powiedziała, że od początku wiedziała, że największą szansę ma u niego Ewa. Rolnik nie krył się z tym, że to właśnie piękna wokalistka najbardziej przykuła jego uwagę, jednak ostatnio Waldemar z Rolnik szuka żony przyznał, że zmienił swoją faworytkę i Dorota ma u niego równe szanse. Teraz na Facebooku pojawił się zwiastun następnego odcinka miłosnego show, w którym widzimy Waldemara szalejącego na parkiecie u boku Ewy. Para dała ponieść się chwili i wygląda na to, że świetnie spędzili razem czas. Kandydatka Rolnika nie kryje zadowolenia z takiego obrotu spraw. Bardzo chciałam się przekonać, jak to jest zatańczyć z Waldkiem, powiedziała Ewa. Pod fragmentem najnowszej odsłony Rolnik szuka żony pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci od razu zwrócili uwagę na taniec Rolnika i jego kandydatki. W komentarzach pojawiło się mnóstwo komplementów w ich kierunku. Waldi jak i maserak, Waldi jak w Dirty Dancing wywija, no z Ewcią pasują do siebie w tańcu. Piszą internauci, w krótkim fragmencie nowego odcinka możemy zobaczyć, jak Waldemar i Ewa zbliżyli się do siebie. Rolnik mocno przytulił swoją kandydatkę, a ona to odwzajemniła. Jak myślicie, kogo wybierze 41-latek? Zostanie przy swojej pierwszej faworytce? Jednak nie tylko u Waldemara będzie dużo się działo. Na pozostałych rolników też czekają dni pełne wrażeń, bo w końcu będą mogli przedstawić swoje wybranki najbliższym osobom. Czy decyzje rolników spodobają się ich rodzinie? To okaże się w najbliższym odcinku.